Panie Andrzeju, pan poznał aktora Gérarda Depardieu? Proszę pana, no zachował się jak idiota, no po prostu jak idiota i przede wszystkim zachował się w sposób niegodny wobec Rosjan. O tym pisze Piotr Smolar w Le Monde. Czytałem ten artykuł wczoraj w nocy. On się zachował niegodnie wobec tych ludzi, którzy tam naprawdę starają się o to, żeby demokracja była prawdziwą demokracją, żeby ten Putin nie robił tego wszystkiego, żeby ci bandyci tam funkcjonowali naprawdę na zasadach bandytów, czyli raczej w więzieniach niż na stanowiskach, które zajmują w tym kraju. Ludzie biją się, giną, żeby demokracja zapanowała, czy w każdym razie, żeby została poprawiona w Rosji, a on opowiada o wielkiej demokracji rosyjskiej. No, zachował się jak kretyn i naprawdę jestem bardzo tym zdziwiony, ale po prostu pieniądze, po prostu, wie pan, jak pan miałby miliardy, no to wie pan, to nie wiem, jak pan by funkcjonował, wie pan, po prostu niestety, no, do tego do miliardów trzeba również trochę szarych komórek. No.